Koszyk! Kurwa! Zenox.pl. Części zamienne do wszystkich maszyn rolniczych. Także cześć, siemanko, witajcie z tej strony Mafia Solid. I takim pięknym akcentem zaczynamy tegoroczne żniwa 2018. Mr. Mormondo ze mną, piąteczka, całe rączki. I Bruntkowski, Eugeniusz, tak. Całe rączki witam, również. Witam. Ogólnie zaczynamy dzisiaj, jest dzisiaj 21 lipca. Ogólnie już te żniwa miały się zacząć 2 tygodnie wcześniej, no ale przez te deszcze, które no były w całej praktycznie Polsce, przez te 5 dni padania, niestety to wszystko się przeciągło, i tak trzeba się cieszyć z racji takiej, że po 3 dniach ciepła i wiatru zboże jest do koszenia. Dzisiaj pszenżyto mierzyliśmy, miało o godzince 12. 10.09. Także naprawdę jesteśmy zadowoleni. Kilka słów na temat tego poprzeczniaka, który już tutaj sami widzicie, który praktycznie kończy się tutaj. Tu jeszcze wciąga. No tutaj niestety całą wiosnę, caluśką wiosnę stała woda. Połowa zabiegów w ogóle nie została wykonana, więc no ta miotła jest. No i psuje wizerunek też, i tym bardziej słabe jest zboże na tym całym poprzeczniaku. Tutaj tata się przecinał z racji takiej, że myślał, że nie będziemy tego kosić, bo mokre, ale jednak jest idealnie, da się kombajnem wjechać, bo teraz największy problem właśnie był z tym, aby kombajnami wjechać. Jak ktoś widział zdjęcie na Instagramie, to było właśnie u Krzysia. Także bardziej takie cięższe warunki. Łogi! Wtedy nie wiem, ile może sypać. Ale idzie, co? Wiecie? Jak widzi, ta się skarnia założona do kombajnu, tak. Ale na razie jest zremontowana ze względu na to, że tniemy słomę. Jak będzie koszona pszenica i mieszanka, to będzie słoma cięta się tylko skarnią. Tylko słoma w tym roku jest sprzężyta z racji tego, żeby zrobić kostki. Kostki po to właśnie, żeby ścielić świniaczką. Bo tylko po to ona właśnie zostaje. W tamtym roku nie wiem, ile zrobiliśmy. Łop, do wszystkiego. Nie, no gdzie? No co ty gadasz? Wtedy była słaba słoma, to no, też było sprawiane. To na pewno było tyle, że zawaliliśmy całą górę stodoły. No powiedzmy, tam jeszcze trochę zostało, ale wiecie, żeby się ubezpieczyć, żeby nie brakło. Przyczepy były bite, nie wiem, ile może być na przyczepie, no ale na pewno będzie to, w tym roku będzie 2 razy, 3 razy mniej na pewno. No, ale myślę, że słoma nie jest zła i akurat ładna jest z tego pszenżyta, więc pszenżyto jest, reszta idzie na sieczkę. Dzisiaj rano już sieczka, na sieczkę żeśmy robili, bo robiliśmy sobie pomiary. Pomiary właśnie z mieszanki, w mieszance jęczmień miał. Ogólnie wilgotność z rana mieliśmy właśnie od Krzysia pożyczony miernik i wilgotność wszystkiego nie przewyższała 12%. Najwyższa wilgotność właśnie była owsa. W mieszance owsa z jęczmieniem. No bo i tam sam owiec miał 12. Około 12,5, ale jęczmień wyszedł 8, więc to się tak mniej więcej. O, ale owiec wyżej w mieszance, więc o sobie. To jest super, nie? Baliśmy się ogólnie, jeśli to pszenżyto miałoby iść do orki. Po zimie wyglądało tragicznie, tak dużo wymarzło, naprawdę dużo wymarzło. I powiem wam, że miało iść do orki, a szczerze ono później tak naprawdę nadrobiło, że cieszymy się, że właśnie zostało. Tutaj już się zaczyna mieszanka, tak? Tak, tam jest mieszanka, tu stała woda, jak pamiętasz, całą wiosnę. Tak, tu właśnie tu było wiosnę, przekichane. Na wiosnę byliśmy z Bolkiem, próbowaliśmy odciągnąć tą wodę trochę szpadlami, no ale niestety było takie bagno, że jak wszedłem gumakiem, to kurwa wyjść nie mogłem. Także ja tu nawet widać to miejsce, gdzie tutaj ta woda stała, bo jest strasznie zieluno. Uprawiałem tu agregatem wtedy, to i tak mimo, że tygodnia suszy, wtedy pamiętam na wiosnę, to i tak mimo wszystko ta woda tutaj i tak stała później jeszcze przez dłuższy czas, gdzie właśnie ten cały poprzeczniak był zalany. Na temat mojej pszenicy, mojego hektara pogadamy sobie właśnie w następnym vlogu, bo prawdopodobnie będą 3 vlogi w tym roku u mnie ze żniw, jeśli chodzi. Na pewno będę chciał dzisiaj takiego wam pierwszego wrzucić. Zaraz pójdziemy sobie jeszcze chwilę do taty. Chciałem właśnie, żeby Brączek jeszcze był na vlogu, bo Brączek dzisiaj niestety już musi wyjechać, bo żniwa w Mokrzynie zaczynają się od poniedziałku. Dzisiaj mamy teraz sobotę. Smutną muzyczkę tam. Tak, tym, tyrym, jak ta no, nas rip. Niestety, to nie wychodzi tak jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku idealnie wyszło, żeśmy skosili u Bolka. Wróciliśmy, jeszcze tydzień czekaliśmy za żniwami w Mokrzynie, no ale niestety w tym roku przez tą suszę wszystko zaczyna się wcześniej. Głównie przez te opady, bo u mnie by było skoszone. Szczerze powiedziawszy, gdyby nie to, że ta pogoda jest teraz taka niepewna, to byśmy raczej czekali ze żniwami. Nie przegryzę. Ale no była taka susza, że to zboże jest takie wysuszone, już teraz odbija i no niestety trzeba zimowe skosić. No jęczmienie, jare są jeszcze zielone.
natomiast no, zimowego jest 50 hektarów pszenżyta właśnie, no to trzeba już teraz niestety skosić i niestety muszę być na miejscu, także nie będzie miał obecnych tutaj obolka na żniwach, co jest bardzo przykre, no ale niestety tak to wychodzi w tym roku, ale fajnie, fajnie chłopaki teraz tutaj ogarną żniwa, obolka i przyjadą do mnie. Także. Jeżeli naprawdę nic się nie popsuje, dzisiaj mamy sobotę, jutro no niedziela, ale oczywiście po kościele, no jeżeli pogoda, no to trzeba kosić, bo uwierzcie, że niektóre kłosy w pszenżycie, w pszenicy, no zaczęły kiełkować, odbijać, no to nie ma się co dziwić przy tylu opadach, ponieważ te średnie opady w ciągu tych ostatnich 5 dni, jakie były, to miały ponad 250 litrów nam oddało. Nie, może ponad nie 250, ale ponad 200 na pewno litrów. No, bo 200, także... Przynajmniej ostatniego dnia jeszcze popadało, gdzie grubo dało, wtedy właśnie te snapy i Instagram, co włożyliśmy, gdy już powróciliśmy sobie właśnie od Adasia. Gdy Kuba był zalany wodą. Dokładnie, także naprawdę powiem wam, że słabo. No ziarko... Ciężkie czasy. Widać, no tu gdzie tego deszczu, tu zabrakło tego deszczu w tej najważniejszej fazie, gdzie to wszystko szło w kłos, no u nas była straszna susza. Naprawdę, powiem wam, mimo wszystko, jaki ten rok był, to i tak trzeba się cieszyć, że coś jest, bo mówię, u Krzysia naprawdę wyglądało na 9 ton, nosypało 5,5, ale Krzysiu się cieszy, bo kilka wiosek, kilometrów ode mnie są takie miejscowości, gdzie praktycznie sypie po tonę, a niektórzy nawet kombajny wynajmują, tak, bo się nie opłaca. I tną rotacyjną. Nie ma co narzekać. Samą słomę nie tylko. Nie ma co narzekać, cieszmy się z tego, co jest. I, bo naprawdę są ludzie, którzy mają zwierzęta, a mają takie zboża, że no niestety nie będą mieli czym karmić, więc tutaj oni mogą narzekać. My nie mamy co narzekać, bo zboża naprawdę są niezłe. No, jak mówię, na taki rok naprawdę jest spoko. Rodzice znów dużo nie dali, jak to zawsze co roku, ale w tym roku kto i tak dużo dał, to i tak dużo nie zbierze, powiem tyle. To jest, mówię, ja u siebie pogadamy o tym temacie bardziej przy mojej pszenicy, właśnie tam sobie takiego vloga, bo już będziemy sypać na przyczepę. Dzisiaj sypiemy oczywiście do szpicherka, bo jak i pszenżyto, tak i mieszanka idą na żarełko dla świnek i dla kurek. Dlatego też sama pszenica zostaje na sprzedaż, tam są 2 hektary, gdzie w tamtym roku była właśnie mieszanka i tutaj dalej jest mój hektar i hektar, półtora hektara, hektar, no i ponad hektar rodziców tutaj kolejny, więc pszenżyta jest 1,5 hektara chyba gdzieś i mieszanki będzie ze 2. Musiałbym dobrze przeliczyć teraz. No masz teraz hektar koło domu i tutaj to, nie? 0,7 jest koło domu. A, no to nie. No i 0,7 tutaj... to polecam 0,7 ogólnie. 0,7 w goście. Także no mówię, tutaj... No, tak jak w zeszłym roku jest najwięcej pszenicy, nie? Jo, jest, no wiadomo. Właśnie swoimi rodzicami z sobą to i tak jest najwięcej pszenicy. Do pasu właśnie to wszystko idzie, a pszenica idzie na sprzedaż. Także co, bez dłuższego praktycznie przeciągania. Ja chciałbym coś dodać, chciałbym wszystkich pozdrowić, ogólnie podziękować za wszystkie łapki w górę. O tak, za te ostatnie... Za wszystkie łapki w górę pod moimi vlogami, pod Bolka vlogami, właśnie, pod jeżeli Adasia, mogę, które też na pewno niedługo będą. Korzystając z okazji, chciałem was bardzo serdecznie zaprosić na, można i tak powiedzieć, nowy kanał. Choć to jest stary kanał, tylko że przerobiony teraz specjalnie na vlogi, Brączek Vlog, tak się nazywa? Tak, Brączek Vlog, zapraszam. To był pierwszy kanał Brączka, tam gdzie są filmy pod muzykę, teraz tam będą wrzucane vlogi, aby nie było... Będą wrzucane vlogi, będą wrzucane filmy pod muzykę, tak, bo stwierdziłem, że po prostu vlogi będę wrzucał tam, nie będę łączył z grami. Nie ma co się blokować, bo czasami były takie dni, że wiecie, był vlog i była gra i ciężko było to wrzucić. Dokładnie, co z rolnictwem? Tak, jak Bolek, można powiedzieć, że troszeczkę pomysł ściągnąłem, że będą vlogi na osobnym kanale, filmy z reala właśnie na tym też kanale, a gry będą na osobnym kanale, także zapraszam bardzo serdecznie. Tak, także ja zapraszam i jeszcze z góry bardzo serdecznie chciałem wam mordy podziękować, bo w tamtym tygodniu udało się wbić 100 tysięcy na trzecim kanale, to już 3 kanały, które są powyżej 100 tysięcy, to jest Matko Woska, wam bardzo serdecznie dziękuję i naprawdę jak będzie chwila czy cokolwiek, to z jakiegoś specjala się zrobi, może teraz niestety nie ma vlogów ani filmików żadnych, ponieważ spalił mi się RAM, jedna kostka i przy 4 giga, gdy włączam komputer sam, to już jest 60 zużycia, a jak włączam Vegasa, to nie pytajcie nawet, co się zaczyna dziać. Ale to się ogarnie, to się ogarnie. Także... Na razie trzeba ogarnąć żniwa, nie można myśleć o czym innym. Dokładnie. Teraz najważniejsze są żniwa, bo chcemy to jak najszybciej skończyć, bo znowu nadają padakę później, a chcemy to skosić i żeby mógł wreszcie sobie na spokojnie też jechać właśnie do Brączusia. Do mnie. Tak, to i ja. będziemy działać sobie w Mokrzynie. Tam na pewno będzie sporo vlogów. Ale żeby nie przedłużając, za chwilę widzimy się na kombajnie. Także już widzimy się na kombajnie. Jak sami już widzicie, znowu przeróbki, ale jak sami wiecie, mój tata lubi się bawić. Pomontował jakieś szyby, wiecie, żeby to się nie kłóciło, choć w tym roku się nie kłócę, jakby nie patrzeć. Ale naprawdę jest dobrze. Tutaj jeszcze musimy jakieś próby montowania, że jak wiecie, będzie naprawdę za ciepło, no to wtedy wiadomo, będzie można otwierać. Dzisiaj jeszcze szybę tak zamontował, zawsze taki przeciąg jest. Tu się nie bawiliśmy, dlatego że ta bajka wystarczy.
daje, już mówimy nie w tym roku. Nowy zbiornik na paliwo. Wcześniej w tamtym roku było naprawdę wielki problem był z podawaniem właśnie paliwa. Często się zapowietrzał. I w końcu postanowiliśmy, że zbiornik, jak pamiętacie, w połowie z nich został przeniesiony tam z tyłu. Jego teraz to niestety, ale nie widać. I w tym roku to tam przerobił. Przerobił właśnie nowy na górę. Nie jeździmy za szybko, bo w tym roku jeszcze nie wymienialiśmy kosy, a będziemy raczej wymieniać całą kosę i te magnety, to wszystko od Bizona, bo także nas jeden na trzy też ma właśnie MF-a i zrobił właśnie to wszystko od Bizona, bo łatwo dostać te części i też będziemy wymieniać kosę po tym sezonie już na właśnie na kosę od Bizona i te wszystkie rzeczy. Ale szczęście, że nie ma Legii w tym roku, bo to też się liczy. Akurat rodzice nie skracali. Ja u siebie skracałem, ale o tym wszystkim tutaj, tak jak mówię, porozmawiamy w kolejnym vlogu. O wałach naprawdę bardzo fajnie się jeździ, tata sam przyznał. Bajka będzie też do prasowania, czy później do orki, czy gruberowania. Będzie można śmigać sobie po wołu, tak naprawdę wały robiły mega, mega robotę. Mega się cieszę, że uda się, miejmy taką nadzieję, przed tymi kolejnymi deszczami, bo no nie wróżyłoby to dobrze. Z daleka, jak sami widzicie, moja pszenica, nowa odmiana, chyba czarnulka, murzynka, nie wiem jak to nazwać. No niestety tylko moja jest czarna, nie wiem czemu tak się stało. U Krzysia też się porobiły czarne, czy tam gdzie było tego azotu dużo, tych wszystkich zabiegów. To przez to napiszcie w komentarzach, bo widziałem też u ludzi bardzo, bardzo dużo pisało, że też u nich czarna przerasta. Dlatego też moja będzie cięta na sieczkarnię, miałem być cięta na słomę. Miałem się wymieniać za obornik, no ale gdzie z taką słomą się wymienić? To będzie jedyny tuman, jak będziemy kosić, dlatego tak kiedyś coś, co jeszcze czego nie nagrywałem. No szkoda, że to akurat na mojej, no ale nic nie poradzę. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Wyjdzie w praniu. Może pozycja na Adama. Kurde, nie mógłbym tak. Jeśli chodzi o Bizona, faktycznie ta widoczność jest słaba. Ale tutaj w tym MF-ie naprawdę nic nie brakuje. Aby trzeba było stać. Kazałem właśnie statą, tu jest hektar 20. To będzie już trzeci zbiornik. Także szczerze nie wiem, ile może z tym tak poprzeczyć, to naprawdę mówię. Jestem w szoku, bo mówię, miało być zaorane. Ale później jak zostało tego azotu, jakoś ruszyło, no i w miarę wyszło. Może to i nawet lepiej, bo wiecie, u mnie rodzice zawsze gęsto sieją. A czasami po 2,5 metra. Tam pszenica chyba nawet więcej jeszcze była siana. Bo te dawne vlogi w odcinku nie było. Gardło nieprzyzwyczajone. Naprawdę obsługa tego MF-a bajecznie prosta, jedzie sobie co roku chwilę, to naprawdę chwilę, dajcie się tata kosi teraz poszedł zadzwonić, załatwić przyczepę od wuja Krzysia. Tak by właśnie była na jutro na pszenicę, bo jutro właśnie chcę.
zniszczenie pod każdym względem. No nie wiem, czy zbierzemy później następny pokos na raz, ale dlatego tego początku się nie trzymałem blisko, ale może.
jak go tak gibie, to wiesz. A spokojnie. Wiesz, ja wlałem z 5 litrów, opłukałem i wylałem ze zbiornika, bo patrzyłem, czy nie leci, no. Nie? A jak nie był pełny nalany, to wiesz, się wymył cały. No jo. Ale jeszcze jak coś tam na wieczór, czy tam rano wezmę z niego, zdejmę kronik i przepuszczę, nie? Koło domu widzieliście, właśnie jest tutaj po sieczce. No puto kurwa, flachę taką bym włożył tą od pieczenia, podejrzewam. Aha, no jo, i by potem no się wieprzyć z tym. Daj. Akurat tu jest najgorsze zawsze, podcofywanie i w ogóle. Ale daje się radę. Pójdzie! Idę wam pokazać, jak to szpicherko wygląda. Także teraz trzeci zbiornik już. Tu obok mamy już. Szczerze to jest prawie dzisiaj tu wszystko, bo właśnie robiliśmy ten pomiar, o którym wspominałem. I była i pszenica, i pszenżyto, i mieszanka. Ale to i tak wszystko do paszenia, więc spoko. Nie ma problemu u nas z tym. Najczęściej sypiemy tym okienkiem, a później na te dwa sypiemy oddzielnie. W ostatnim często jeszcze jest pszenica dla kur. Taki szpicherek dobry, bo tu zawsze urabiamy swoją paszę. Zresztą sami widzicie. Pierwsza żniwa, gdzie się naprawdę nie kurzy. Jeszcze najgorsze jest to, że właśnie mam alergię na to. To może być najgorsze, że pracuje się w tym rolnictwie, lubi się to, a człowiek ma na to uczulenie. Ale na całe szczęście nie jest tragicznie, zawsze później po żniwa gardło mnie strasznie bolało. Nos zatkany, człowiek chory. No, full zbiorniczek. Prasowanie już jest ugadane na jutro, przyczepa również. Dobra mordeczki, także to w tym vlogu by było na tyle. No to już widzę, końcówka jest. Ja się z wami żegnam w jednym z raczej trzech vlogów i słyszymy się, mam nadzieję, że w najbliższych dniach, prawdopodobnie na prasowanie lub na cięciu właśnie mojej pszenicy, gdzie sobie troszkę więcej pogadamy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Do kolejnego vloga. I na razie strzałeczka, piąteczka, trzymajcie się, cześć!